Dzień dobry. Grażyna Wolańska z telewizji Bocian. Witam Was, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, w naszej rustykalnej kuchni. Dzisiaj będzie o gotowaniu, a właściwie propozycja śniadania dla cukrzyków, a właściwie nie tylko dla cukrzyków, bo Wojtek, ponieważ jest ze mną, więc zmuszony jest do zjadania też tego śniadania i on tam za kadrem drapie się. Czy chcesz coś powiedzieć, Wojtusiu? Nie. Jak Ci smakują śniadania? Pyszne. No właśnie, i to zapraszam Was na propozycję śniadania, chociaż jest u nas 18. Ale to uroki telewizji, kochani. Uroki. Zapraszam. To jest 5:30 rano. Kochane dziewczyny i kochani chłopacy, zapewne widzicie zegar, że jest za 26, ale to nie jest poranek, to jest popołudnie, a ja przychodzę do Was z filmikiem, którym chcę pokazać, co jem na śniadanie. No, magia telewizji, kochani. Ja przyszłam przed chwileczką z ogrodu, wcale tak nie wyglądałam. Dla potrzeby telewizji ubrałam czystą bluzkę i troszeczkę ogarnęłam dłonie, bo byłam brudna, ale wróciłam szczęśliwa. Pani Bożena czy Bożenka obdarowała mnie tyloma kwiatami i tyloma krzewami, a ja niepotrzebnie się niepokoiłam, dlatego, bo Bożenka do każdej tej siateczki włożyła nazwę. Ja nie wiem, dziewczyny, ja podziwiam te wszystkie dziewczyny, które potrafią i znają, zapamiętują te wszystkie kwiaty. Ale wracając do śniadania, jak wiecie, od jakiegoś czasu mam zdiagnozowaną cukrzycę i jak każdy zdroworozsądkowy człowiek, który chce być zdrowy i trochę pożyć, zaczęłam szukać rozwiązania. Nie twierdzę, że wiem wszystko najlepiej, nie jestem lekarzem i nikogo do niczego nie namawiam. Chciałam Wam tylko pokazać swój poranek, co jem na śniadanie, co powoduje, że mój cukier nie idzie w kosmos, bo po zjedzeniu tego śniadania, po zmierzeniu cukru, który ostatnio mierzę non-stop i badam i sprawdzam i kontroluję, wynosi 110. W sytuacji, że miałam 240, 260, 110, to myślę sobie, że to jest dobry wynik. Dlatego mogę powiedzieć, że akurat to śniadanie, które Wam chcę zaprezentować, mi pomaga. Nie wiem, czy pomoże też Tobie, jeżeli masz cukrzycę. Musisz spróbować sam. Na początku próbowałam jeść owsianki i wcale nie na mleku. Jeżeli już na mleku, to na roślinnym lub na wodzie, ale po owsiankach rano mój cukier szedł w kosmos i to było dla mnie złe rozwiązanie. Więc nie jem śniadań bardzo wcześniej. Próbuję zachować tą przerwę 16-godzinną. Nie udaje mi się, ale ja się nie katuję. Jeżeli wytrzymuję 13 godzin niejedzenia czy 12 godzin niejedzenia, to też jest dla mnie ok. Więc jem o 18 i potem staram się, ponieważ u cukrzyków podobno cukier najbardziej idzie właśnie o poranku, ja staram się jeść troszkę później, także wydłużam sobie to śniadanie. Jak wstaję rano, wypijam nadto szklankę lub dwie szklanki letniej wody bez niczego. Mówiłam Wam, że próbowałam pić wodę z octem, pytałam się trzech lekarzy, bardzo dobrego nefrologa, bardzo dobrego lekarza chorób wewnętrznych i Anie, nikt nie potwierdził picia wody z octem, ja zrezygnowałam. Wypijam dwie szklanki przygotowanej letniej wody, potem spokojnie wypijam sobie kawę i zabieram się za śniadanie. A jak to śniadanie wygląda? Znaczy w ogóle u nas jest bardzo mało mięsa, bardzo dużo zielonego. A więc tak, jest sałata, miks sałat.
Ja już, żeby tutaj nie kroić przy Was, przygotowałam wszystko to na desce. A więc tak, jest tu awokado, a więc zdrowy tłuszcz. Pomidory, jest cebula, są dwie pieczarki. I wszystko to dokładam do tej sałaty. No tych z tymi pieczarkami to może przesadziłam, może troszkę mniej. Do tej sałatki my zużytkujemy rano całe awokado, bo ja jem połówkę i Wojtek je drugą połówkę. I killer tutaj chce się poczęstować folią. Nie wiem, czy wasze koty też lubią mieszać folii, czy tylko nasze. I do tej sałatki jako zdrowy tłuszcz biorę łososie. Nie pokazuję wam, jakiego kupiłam, bo niech każdy wybiera sobie takiego, jakiego lubi. I pomyślicie na pewno, że to jest bardzo drogie śniadanie, bo też na początku, kiedy próbowałam właśnie tak jeść, doszłam do wniosku, że to śniadanie jest drogie z uwagi na to, że cena łososia jest przerażająca. Ale, kochani, ja nie kupuję tutaj ani wędlin, ani sera, więc to wszystko się wyrównuje. Odrobina soli, odrobina pieprzu i to wszystko z kilkoma kroplami dosłownie oleju z awokado. Sól i pieprz zrobię na wizji, zjemy to już na kolację i proszę bardzo, tak wygląda moje śniadanie. I ja to śniadanie zjadam z kromką razowego chleba. Zrezygnowałam z białego pieczywa, z białych bułek i z białego chlebka. Zrezygnowałam z cukru, zrezygnowałam z ziemniaków. Skupiliśmy się na kaszy gryczanej i kaszy burgur, ale może to, co jemy na obiad, powiem wam następnym razem. Muszę wam powiedzieć, że nie zawsze oczywiście na to śniadanie jem tego łososia. Bardzo często zastępuję go albo rybą wędzoną, albo też kupuję tofu. Z tego, co wiem, to Japończycy właśnie żyją tak długowiecznie, bo jedzą tofu. Więc od pewnego czasu, odkąd zostałam zdiagnozowana jako cukrzyk, tak wyglądają u nas śniadania i muszę wam powiedzieć, że są dobre, są zdrowe, są pyszne, tylko po prostu trzeba przestawić się sobie w głowie, że nie bułka z serem i z wędliną, tylko dużo zielonego, dużo warzyw i zapewniam was, że można to przeżyć i naprawdę to jedzenko jest bardzo, bardzo smaczne. Kolejnym razem pokażę wam może to, co jemy, co robię na obiad. Patrzę, co koty. Poproszę Wojtka, poza kadrem są koty, poproszę Wojtka, żeby na koniec dołączył zdjęcie, bo ostatnio pstryknął mi zdjęcie samego rana. Jak ja wstałam i jak jeden z kotów i Koko konieczne chciały się przytulać, uważam, pomimo że tam nie mam makijażu i pomimo że jest bałagan, uważam to zdjęcie za jedno z piękniejszych zdjęć, które zrobił ostatnio Wojtek i na pewno się tym zdjęciem pochwalę. No i to widzicie, bardzo szybko pokroić. Naprawdę chcę was namówić do takiego sposobu jedzenia, że jednak postawić trzeba na to, żeby zdrowo się odżywiać, żeby głównym naszym pożywieniem to jednak były warzywa. Ja w tej chwili już posadziłam swoje sałaty i przykryłam skrzynię, bo folia nam się uszkodziła i nie mamy jeszcze postawionego foliaka, więc na skrzynię założyłam folię i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli swoje własne sałaty i nie będziemy musieli kupować tych z Biedronki za zawrotną cenę ostatnio, chyba
6 zł. Ja nie wiem, czy jak wy podchodzicie do ceny, ale myślę sobie, że ceny nas po prostu zabijają. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za komentowanie, bardzo dziękuję, że jesteście. Piątek, a więc weekend. Życzę wam fajnego czasu. Tak jak sobie wymyślicie. Albo w ogrodzie, albo jedźcie na jakąś wycieczkę. Odpoczywajcie, odpoczywajcie, kochane dziewczyny i kochani chłopacy. Udanego czasu wam życzę. Życie jest piękne, pamiętajmy o tym. Ja na pewno jestem w ogrodzie w tym czasie. Bo wiosna, wiosna, a dla tych, którzy mają ogrody, to powtarzam to stale, jest bardzo pracowita. Wszystkie ręce są na pokład wzywane. Wczoraj pracowaliśmy z Wojtkiem, więc dzisiaj też będziemy zasuwali w ogrodzie. I Wojtek się śmieje. No i... Prognozy pogody nie słuchałaś. A co ma być? Zima. No Wojtek mi tutaj podpowiada, że wraca zima na Warmii. Ręce opadają, kochane dziewczyny, ręce opadają, ale cóż to, no cóż to. To ja to moje śniadanie wciągnę na kolację, bo już jestem głodna. Pa.